Serdecznie witamy wszystkich hodowców. U kolegi Andrzeja Włazika w siedzibie firmy Prima w Lulkowie spotkaliśmy na placu tutaj kolegę z Wąbrzeźna, młody hodowca Arkadiusz Sarzyński, który przyjechał tutaj co, zaopatrzyć się, czy poradzić, czy jak, porozmawiać? Czy... Między innymi zaopatrzyć. Zaopatrzyć. Czy w co się tutaj zaopatrujesz? W karmy, produkty. Tutaj kolega Andrzej go tak prowadzi trochę, tak? Właśnie o sukcesach niech powie nam swoich. No powiedz, jakie masz. W ubiegłym roku mistrz kategorii D w okręgu Włocławek. Najlepszy mój sukces, 9. przodownik Polski, kategoria GMP. 11. roczniak w Polsce. A od ilu lat hodujesz gołębie? Od 10. Od 10 lat, to stary stażem w sumie, bo takich znam hodowców w podeszłym wieku, bardziej też są stażem, tak jak kolega Arkadiusz. Arek. Tutaj zobaczy, Arek dostał jakiś, widzę, ATP i energia na loty. Pokazuj, co kupujesz. Aha, konkurencji nie będziemy wzmacniać. Ale tutaj... właśnie Arka przedstawić tutaj właśnie jako przyszłego mistrza Polski. To jest młody człowiek z bardzo dużą motywacją do pracy z gołębiami i pracuje z nimi. Wąbrzeźno to zawsze nam się kojarzyło z Ginterem Rolandem. Świętej pamięci, który właśnie nie w Cymbarku mieszkał. Zakochał się w Polsce, już nie żyje, ale powiedzmy też w Polkach też. W Polkach najbardziej. Chyba tak. Także tu życzymy, Arek, życzę ci sukcesów przyszłych. No i musisz się tu zakochać. Czekaj, ale ja się jeszcze, Arka zapytam, Arek, a korzystasz z porad kolegi Andrzeja, czy nie? Tak. Czy tak ty tak? Teraz mówisz, bo akurat tutaj pan stoisz. Andrzej mnie wprowadził. No, tak, bez tego on już był przygotowany do prowadzenia hodowli, ale to zawsze wiadomo, że mistrz musi słuchać takiego, co ma to wszystko w głowie obcykane. Mentora mieć. Coś, tak, coś przeoczysz, jedną rzecz, dwie przeoczysz i nie robisz wyniku. Także dziękujemy koledze, bierzcie tu przykład z Arka Szarzyńskiego. Jest to młody człowiek, który naprawdę to jest przyszłość do niego. To my tutaj sobie od kolegi Arka weźmiemy numer telefonu i postaramy się kiedyś mu tutaj, tym bardziej, że dla mnie to jest też bardzo na rękę, bo po sąsiedzku, tutaj ja mam blisko do niego, to nie będę musiał daleko jechać i na locie kolegę odwiedzimy. To się jeszcze dzwonimy, dogadamy. Także dziękujemy, życzymy sukcesów, powodzenia, dobry lot. Dobry lot.